Witajcie. Lasy deszczowe Amazonii zadziwiają różnorodnością gatunków zwierząt. Życie tutaj kipi nie tylko na ziemi i w koronach drzew. Podwodne głębiny również skrywają bogaty świat, w którym jest miejsce zarówno dla nieszkodliwych istot, jak i prawdziwych potworów. Kim więc są te stworzenia, którym przypisuje się wyjątkową agresję i żarłaczność? I czy są one niebezpieczne dla ludzi? Bohater dzisiejszego odcinka dysponuje naprawdę niezwykłą cechą. Zdolną pokonać nawet najbardziej krwiożerczych drapieżców. Chodzi o jedno z najbardziej zadziwiających stworzeń na naszej planecie. Strętwę, błędnie zwaną węgorzem elektrycznym. Pomimo nazwy i wyglądu węgorz elektryczny nie jest węgorzem i należy do ryb promieniopłetwych z rodziny Gymnotidae. Wielkość ryby jest imponująca. Dorosłe osobniki dorastają do 2,5 metra, osiągając masę 20 kg. Wydłużone cylindryczne ciało pozbawione jest łusek, a ciemnobrązowy kolor grzbietu kontrastuje z jasno-pomarańczowym podgardlem. Przy poruszaniu się kluczową rolę odgrywa długa płetwa odbytowa, która pozwala rybie osiągać prędkość 8 km na godzinę. Ryby te zamieszkują rzeki północno-wschodniej Ameryki Południowej oraz dopływy środkowego i dolnego biegu Amazonki. Węgorz lubi torfowiska, a także małe rzeki i jeziora. Ze względu na słaby wzrok, najbezpieczniej czuje się w brudnej i błotnistej wodzie. Podobnie jak inne ryby elektryczne, w ciemnych, mętnych wodach strętwy wykorzystują słaby prąd do nawigacji i komunikacji z innymi węgorzami. W tym celu ryba wytwarza niewielkie pole elektryczne o napięciu 10 V w promieniu do 5 metrów. Jedne receptory wykrywają ryby nieelektryczne, inne są wyspecjalizowane w wykrywaniu sygnałów pochodzących od osobników tego samego gatunku. Zdolność odbierania sygnałów elektrycznych pozwala węgorzom wyczuć nawet bicie serca innych ryb. Co dziwne, strętwa czerpie tlen z powietrza, więc co kilkanaście minut musi wynurzać się na powierzchnię. Jeśli pozbawić ją tej możliwości, zginie z braku tlenu. Umiejętność oddychania tlenem atmosferycznym pozwala jej pozostawać przez kilka godzin bez wody. Ale tylko wtedy, gdy ciało i otwór gębowy pozostaną wilgotne. Taka funkcja zwiększa jej szanse na przeżycie. Oczywiście główną cechą tego stworzenia jest jego niezwykła umiejętność generowania prądu elektrycznego. Najciekawszym organem w budowie strętwy są narządy wytwarzające prąd, które zajmują ponad 2/3 długości ciała. Biegun dodatni tej żywej baterii znajduje się z przodu ciała strętwy, a ujemny z tyłu. Najwyższe napięcie rozładowania, jak wynika z obserwacji tych ryb w akwariach, może osiągać 650 V. Zwykle jednak jest mniejsze, a w przypadku ryb o długości metra nie przekracza 350 V. Moc ta wystarcza na zapalenie 5 żarówek elektrycznych. Zmysł elektryczny węgorze wykorzystują do obrony przed wrogami i paraliżowania zdobyczy. Inny, dodatkowy organ generuje o wiele mniejsze pole elektryczne, które pełni rolę detektora. Odbierając powstające w nim zakłócenia, ryba otrzymuje informacje o przeszkodach na drodze lub o zbliżaniu się potencjalnej ofiary. Do polowania węgorz wytwarza napięcie od 300 do 600 V. Atak strętwy następuje w krótkich seriach, od 4 do 8 wyładowań trwających od 2 do 3 tysięcznych sekundy. Zbliżając się do ofiary, strętwa dokonuje wyładowania elektrycznego i w ten sposób paraliżuje wszystkie żywe stworzenia znajdujące się dookoła niej. Pozostaje jej tylko wybrać najbardziej smaczne kąski. Z szeroko rozwartym pyskiem połyka ryby, kraby i inne małe zwierzęta. Wysysając je, sapie i wydaje głośne dźwięki. Węgorz elektryczny może używać swojej niezwykłej cechy również do obrony. Kajman czarny to największy drapieżnik w dorzeczu Amazonki. Ma twardy pancerz,
i ogromną, pełną ostrych zębów paszczę, dzięki czemu może śmiało atakować dowolne stworzenie. Tym razem jednak kajman przeliczył się i zamiast pysznego obiadu sam może stać się przekąską. Seria wstrząsów elektrycznych całkowicie go paraliżuje. Strętwa jednak potrzebuje chwili, aby naładować baterię. Kajman, wykorzystując chwilę nieuwagi przeciwnika, ucieka. Gdyby zdecydował się na atak, z pewnością to spotkanie skończyłoby się dla niego o wiele gorzej. Sam węgorz jest całkowicie niewrażliwy na prąd. Jego elektrocyty są dokładnie odizolowane od innych części ciała, a skóra również pełni rolę izolatora. Pierwsze informacje o strętwach przywieźli do Europy hiszpańscy zdobywcy, ale rybę opisano dopiero w 1729 roku. Przyrodnicy nie od razu uwierzyli, że atakują one wykorzystując prąd elektryczny. Zakładali, że ryby te w tajemniczy sposób zamrażają swoje ofiary. Jednak w czerwcu 1778 roku członek Towarzystwa Królewskiego John Walsh udowodnił, że do paraliżowania zdobyczy węgorze wykorzystują elektryczność. Owe stworzenia nawet rozmnażają się w niecodzienny sposób. Samica i samiec szukają się nawzajem za pomocą przesyłanych w wodzie impulsów. Samce emitują silne, częste sygnały, a samice na przemian krótkie i długie. Samica składa około 1200 do 1700 jaj w dobrze zakamuflowanym gnieździe, które samiec buduje z własnej śliny. Czy w takim razie strętwa jest niebezpieczna dla ludzi? Niestety tak. Może być wręcz śmiertelnie groźna. W dodatku węgorz elektryczny jest agresywny. Może atakować bez ostrzeżenia, nawet jeśli nic mu nie grozi. Jeśli żywe stworzenie wpadnie w jego pole elektryczne, zwierzę nie porzuci ofiary. Na widok strętwy lepiej samemu odpłynąć jak najdalej. Nigdy nie przepływajcie w odległości mniejszej niż 3 metry od niej. Seria wstrząsów elektrycznych może wywołać u człowieka zatrzymanie akcji serca, a paraliż doprowadzić do utonięcia nawet w płytkiej wodzie. Co prawda nie zdarza się to często. Z oczywistych przyczyn węgorz elektryczny nie zyskał popularności wśród miejscowych rybaków, więc ta niezwykła ryba praktycznie nie ma naturalnych wrogów. Owszem, zdarza się jej paść ofiarą dużego krokodyla, ale nie ma to wpływu na liczebność populacji. Długość życia strętwy może przekroczyć 10, a nawet 15 lat. Na koniec dodajmy, że umiejętność generowania prądu elektrycznego posiada nie tylko strętwa, ale także około 250 innych gatunków ryb. Ich organy elektryczne służą przede wszystkim do orientacji w przestrzeni oraz do polowania i obrony. Spośród nich tylko 2 gatunki ryb. Strętwy i płaszczki wytwarzają ładunek o takiej sile, która może sparaliżować, a nawet zabić człowieka. Co ciekawe, naukowcy z Uniwersytetu Yale i Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii twierdzą, że da się wytworzyć sztuczne komórki, które będą w stanie naśladować elektryczne właściwości komórek strętwy, a nawet funkcjonować lepiej. Sztuczne komórki wytwarzające energię elektryczną miałyby służyć jako źródło energii dla implantów medycznych i innych urządzeń mikroskopowych. I to wszystko na dziś. Podzielcie się swoimi opiniami na ten temat w komentarzach. Łapki w górę i do zobaczenia wkrótce.